znalazło trzy dzieci, początku, żebrzą, no bo tłumacząc, teraz już tak jest robię, taka bo wcześniej potrzeba. To myślałam, że to wolontariat, oni wiedzą. Ale to a tutaj się tylko okazało, wtedy, że kiedy na przykład dają, mama powiedziała, że można to pobrać tam 2 czy 3 i w nogi. Do liceum, to, mówią, to musisz działać. Proszę wtedy, niczym nie gardzić, nie nawet na Czerwona Zośka, jak jeszcze tutaj chodziła, biegała, mówiła, że jak ktoś ci chleb daje, to nie wypada gardzić. Na czym polega wolontariat, tak jak tutaj pan różne rzeczy i książki i filmy. I w ogóle. I potem z tych 20 osób robi się na przykład 6 osób. Potem ktoś tam dochodzi, ale to jest naprawdę spontaniczne. A często różne takie wyzwania wolontariatu też są spontaniczne. Bo ktoś do mnie da maila, że tutaj trzeba pomóc. Ciach, 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 robimy grupę i idziemy. Ale dzieciaki tak systematycznie to na przykład chodzą do przedszkola, czytają książki, pomagają w przedszkolu paniom. No i takie ale różne. Czy jest na przykład tak, że któryś z tych dzieciaków, o których pani mówi, no, robią oczywiście te rzeczy, o których pani prosi, ale przychodzi i mówi, wie pani co, znalazłem taką fajną rzecz, może byśmy tam pomogli. Tak. Pojawia tak, się taka własna oczywiście, inicjatywa, własne pomysły? Rzadko, ale pojawia się. Ale tak, tak, mają dużo fajnych pomysłów, tylko do realizacji to musi być tak zwany nakręcacz, którym jestem ja. Tylko. No to tak, że trzymajmy się tych kwestii organizacyjnych. Organizacja jest bardzo trudna i uważam, że wolontariat powinien być w każdej szkole. Tak uważam. Tylko jest dużo pracy. I to jest praca bezinteresowna. Pani Dariusz, rzeczywiście jest tak, że jest wielu chętnych do pomagania, ale zawsze potrzebny jest ten ktoś, kto, nie wiem, narzuci tempo, wybierze temat, no trochę porozdziela te prace. Oczywiście jest tak, problem. No, musi być koordynator, który zapanuje nad tym twórczym, często prawda, bałaganem, chaosem. No. I absolutnie zgodzę się, że chętnych do pracy naprawdę jest sporo, do pracy wolontariackiej, czy to w grupie młodzieży, czy w grupie osób dorosłych. To, co na świecie i w Polsce też to dostrzegamy, to jest swoiste bezrobocie wśród wolontariuszy. Narzekamy i trochę utyskujemy, że tylko te magiczne 18% według badań Polaków angażuje się w wolontariat. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście tylko, czy aż? No więc właśnie, no, gdybyśmy zestawili do krajów europejskich o tej ugruntowanej tradycji i różnych rozwiązaniach, no to jesteśmy tak raczej w dole tej tabelki. No ale też tradycja trochę krótsza. Krótsza tradycja, ale też natura trochę inna. Jednak ta słowiańska dusza, Polak, pomocowość, no to jednak my jednak skorzy byliśmy do współpracy. Pani Małgorzata Kamińska, koordynator wolontariatu młodzieżowego przy Gimnazjum numer 2 i pan Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskim Radiu 24. Debata poranka. Polskie Radio 24. Krzysztof Grzybowski. Witam serdecznie i zapraszam na debatę poranka. Premier Włoch Matteo Renzi wziął na siebie odpowiedzialność za porażkę rządu w referendum konstytucyjnym i zapowiedział złożenie dziś dymisji na ręce prezydenta republiki. A w niedzielnym głosowaniu Włosi mogli poprzeć bądź odrzucić pakiet zmian konstytucyjnych. Większość, zdecydowana większość, prawie 60% głosujących, wybrała to drugie rozwiązanie. Podczas konferencji prasowej w kancelarii rządu jego szef pogratulował zwycięzcom, uprzedzając, że tym samym biorą na siebie zarówno zaszczyty, jak i obowiązki przejęcia sterów państwa. Co do niego, dodał Matteo Renzi, biorę na siebie całą odpowiedzialność za porażkę. Dodał, że nie weźmie przykładu z wielu swych poprzedników, którzy gdy przegrywali, udawali, że nic się nie stało i poda się do dymisji. Matteo Renzi zapowiedział, że po południu uda się do Kwirynału, by złożyć na ręce prezydenta rezygnację, a swego następcę powita z uśmiechem na ustach i długą listą tego, co zostało jeszcze do zrobienia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I właśnie o skutkach włoskiego referendum, a także o wynikach drugiej tury wyborów prezydenckich w Austrii będziemy rozmawiać podczas debaty poranka. W studiu pani Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna portalu euractiv.pl. Dzień dobry. I pan dr Bartosz Rydliński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy państwo, pamiętam takie zapowiedzi przed referendum we Włoszech, które wieszczyły, że jeżeli to referendum zostanie odrzucone, a to oznacza przegraną premiera, który zapowiedział, że w takiej sytuacji poda się do dymisji, to skutki tego referendum, skutki tej dymisji premiera Włoch mogą być dla Europy, dla Unii Europejskiej o wiele poważniejsze niż Brexit. Nie zgodziliby się z tym zdaniem sami Włosi, którzy są zaskoczeni wielkim zainteresowaniem Europejczyków
tym referendum i ich przestrachem. Oni traktują referendum głównie jako sprawę wewnętrzną. I tak w ogóle, jeśli chodzi o treść samego referendum, to postulat, że zostanie dokonana zmiana, reforma Senatu, konstytucyjna reforma Senatu, był jednym z postulatów wyborczych Renziego, który go wyniósł do uzyskania jego stanowiska. A jeśli chodzi o poparcie przeciwników Renziego, czyli przede wszystkim ruchu pięciu gwiazd Beppe Grillo, opowiadają się za nim ludzie od prawa do lewa, niezależnie od wszystkiego, łącznie z przedstawicielami Partii Demokratycznej Renziego. Może jednak Włochy nie staną na głowie. Ale trzeba jednak zwrócić uwagę, pani redaktor, że Włochy będą teraz jeszcze mniej stabilnie politycznym państwem. Że ustąpienie Matteo Renziego nie pomoże Włochom ze zmierzeniem się z różnymi wyzwaniami, które to państwo ma, bo od początku tego roku wiemy, że sytuacja ekonomiczna i również dotycząca banków jest bardzo niestabilna. W sensie, że tylko dokończę, że Włochy po Hiszpanii będą dwoma państwami w Wielkiej Szóstce, które będą bardzo, bardzo politycznie stabilne. Więc ta teza oczywiście medialna, że to będzie porównywalne do Brexitu, jest na wyrost, ale to też ma znaczenie, że dziś jakby decyzja Włochów, która stała się nie głosowaniem w referendum, tylko głosowaniem plebiscytowym za lub przeciwko rządowi, może mieć znaczenie, prawda? To prawda. Gdyby jednak Renzi zwyciężył w tym referendum, czyli gdyby proponowana przez niego reforma Senatu została przyjęta, za dwa lata niecałe wybory i tak by się odbyły. W tej chwili ruch pięciu gwiazdek drepcze bardzo po piętach Partii Demokratycznej i tak naprawdę najprawdopodobniej wówczas by wygrał. To tak. No i w tej chwili moim zdaniem nie będzie żadnego zawału politycznego we Włoszech. Ale to jest bardzo ważne pytanie. Jeszcze dodam, że od 70 lat jest to 63. zmiana rządu. Włochy są bardzo przyzwyczajone. No, są specjalistami, jeżeli chodzi o działania. O brak stabilności politycznej są już przyzwyczajeni, ale są też przyzwyczajeni do tego scenariusza, że zostaje samoobalony w tym wypadku rząd. Mianowicie wtedy są te rządy technokratyczne. Prezydent mianuje technokratę i w ten sposób się doczekuje do kolejnych wyborów. No i tutaj w takim razie kilka kwestii. No pierwsza to jest ta, o której też zresztą mówili nawet komentatorzy włoscy, że Matteo Renzi sprokurował trochę to, co bardzo mocno przypomina wariant ten brexitowy. To znaczy sam doprowadził do referendum, które zmiotło go ze sceny politycznej. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, bardzo ciekawa. Bardzo wysoka frekwencja, jeżeli wierzyć tym wstępnym wynikom, prawie 70% Włochów zagłosowało w tym referendum. Trudno więc mówić o przypadkowych wynikach, tym bardziej, że prawie 60% z głosujących opowiedziało się przeciwko proponowanym zmianom. Zaledwie 41% Włochów zagłosowało tak, jak proponował premier Matteo Renzi. I trzecia najważniejsza sprawa. Dziś na ręce prezydenta premier Renzi ma złożyć dymisję. I teraz pytanie. Jakie będą scenariusze? Bo przecież ta dymisja nie musi być przyjęta. Oczywiście. Po pierwsze, jakby w takim telegraficznym skrócie w porównaniu z Brexitem i z Cameronem. Znaczy, David Cameron spersonalizował w jakimś sensie referendum brytyjskie, a Matteo Renzi spersonalizował referendum we Włoszech. Tak? Bo trochę powiedział, że to referendum to ja, prawda? Że jeżeli nie chcecie mnie, to głosujcie przeciwko, prawda? Później zaczął się z tego wycofywać, no i w zasadzie to jest jeden z powodów. Drugi, że Matteo Renzi od samego początku swojej kariery politycznej namawiał Włochów, żeby rozliczać polityków. No i przekonał, prawda? Że należy rozliczać polityków, bo... I został rozliczony. Tak, czyli został rozliczony, czy za co? Czy po pierwsze za to, że on uchodzi za osobę, tak, ma taką ksywkę, człowiek demolka, prawda? Że jest bardzo... Jeszcze demolował. Miał, ale... Większość swojej kariery politycznej był bardzo konsekwentny, prawda? Tempo reform, jakby radykalizm niektórych postulatów, szybkość przeprowadzania podobało się Włochom. Gdy nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze. Czyli, że gospodarka włoska nie funkcjonuje tak, jak powinna, tak jak Renzi zapowiada, prawda? Ten wzrost na poziomie tam 0,2% PKB, to nie jest coś, co Włochów teraz interesuje. I w związku z tym przegrał to referendum. Natomiast, co jest ważne, i tu jest znowu takie trochę porównanie do Angeli Merkel, że jak Angela Merkel nie ma swoich następców, to trochę Renzi w Partii Demokratico nie ma swoich następców. W sensie, że nie ma drugiego lidera, który mógłby po Renzi przejąć schedę. Dlatego, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, ta dymisja może, ale nie musi być faktem. W sensie, tym bardziej, że mamy końcówkę roku,
Trzeba we Włoszech zrobić dwie rzeczy, teraz, tu i teraz. A co, panie doktorze, przepraszam, to pójdźmy dalej w tym rozumowaniu. Ta dymisja nie zostaje przyjęta, więc najbardziej prawdopodobny wariant to jest wotum zaufania przed włoskim parlamentem. Tak jest. I wtedy co? No i wtedy nie, wtedy Renzi może, oczywiście, że może uzyskać. W sensie, bo może, bo wracając do tego argumentu, pani redaktor, że ten technokratyczny argument, słuchajcie, przegrałem, tak, chcę zrezygnować, ale muszę dokończyć budżet i muszę reformę wyborczą przeprowadzić, tak? Tyle tylko, że wtedy sama jego partia może wiedzieć, że on w sensie, będzie obciążeniem dla partii, prawda? Że wtedy partia zacznie jeszcze bardziej tracić. Ale on, Renzi od razu powiedział, że jeśli będzie utworzony teraz rząd technokratyczny, to on w nim nie zasiądzie. Zresztą to rzeczywiście, tak jak mówi pan doktor, niestety nie pomogłoby mu w przyszłej wybieralności, bo wiadomo, Renzi będzie chciał wracać do polityki. Dlatego najbardziej prawdopodobne jest, czy on zostanie, czy Mattarella przyjmie jego, nie przyjmie jego dymisji, czy zostanie wybrany nowy rząd na czele prawdopodobnie z albo obecnym ministrem finansów, albo z obecnym przewodniczącym Senatu, będzie rzeczywiście rządem, który doprowadzi spokojnie do 2018 roku, do wyborów. Zostanie zaprowadzona ta wspomniana reforma wyborcza. Dwuletni rząd tymczasowy. Klika. No tak, tak, technokratyczny rząd, który ma posprzątać, zachować jakąś zarządzanie budżetu. Nie jest nazbyt optymistyczny, że przez dwa lata rzeczywiście uda się uchronić ten rząd przed jakimiś wstrząsami. A czy ten rząd, ale wszystkie rządy technokratyczne, które właśnie nie mają silnego przywództwa, są miotane różnymi, nie tylko tam kryzysami, ale często skandalami, prawda, że jest też taka kwestia dotycząca samej Unii. Czy tu jest pies pogrzebany, bo w zasadzie Unia będzie musiała w ciągu tych dwóch lat podjąć szereg ważnych decyzji, również dotyczących strefy euro. W sensie wtedy mandat włoski właśnie w takim technokratycznym rządzie, bez takiego wyraźnego lidera, będzie po prostu słabszy. To trochę tak samo w Hiszpanii, prawda? No Rajoy, który w zasadzie zależy, bądź nie zależy od głosów SOE, czyli socjalistów hiszpańskich, jest słabym premierem. Tak samo każdy premier jakby bez nowego mandatu od wyborców będzie słabym premierem na łamach Unii Europejskiej. Ale cała Europa wie, że nie chcemy, żeby był wyrazisty lider w tej chwili we Włoszech, bo jest tylko jeden tak naprawdę na tapecie, Beppe Grillo, więc lepiej mieć albo no tego technokratycznego, ponieważ niestety w tej chwili Renzi nie cieszy się liderskim poparciem, więc moim zdaniem to jest tak, że racjonalny wybór bez szału, ale po prostu tak jest lepiej dla Unii Europejskiej. Zresztą jeszcze Renzi może nie jest już popieranym szeroko liderem, ale z drugiej strony to, co o sobie mówi, i to jest prawda, że jest samotnym wojownikiem przeciwko eurosceptycyzmowi. Pani redaktor, ja się zgodzę i nie zgodzę. Zgodzę, że lepiej mieć przewidywalny, znaczy technokratę, który jest przewidywalny, niż nieobliczonego populistę, aczkolwiek nie zgodzę się z tym, że brak lidera jest na rękę Unii Europejskiej. Unia Europejska musi podejmować szybko ważne decyzje. Ale nie ma lidera. Ale musi podejmować. Ja nie mówię o tym, że czy jest, czy go nie ma. Ja mówię, że po potrzebie, że taka potrzeba w Unii występuje. A to się zgadza. Że potrzeba tego, żeby Wielka Szóstka, prawda, potrafiła podejmować w porozumieniu z innymi mniejszymi państwami ważne decyzje dotyczące Unii. Tym bardziej, że Włochy to jest ważne państwo strefy euro. W pełni się zgadzam. Jeszcze wracając do sytuacji gospodarczej. Sytuacja gospodarcza nie zmieniła się tylko w ciągu tego roku. Ona jest w miarę w stagnacji od roku 1999. W tej chwili wobec 2007 roku Włochy mają 93% swojego PKB. Dla porównania Polska ma około 126% PKB w stosunku do 2007 roku. Więc to jest stała. Jeszcze dodam o bezrobociu, które jest tam wyjątkowo wysokie. 11,5%, a wśród młodych 36,5%. To są strukturalne problemy, którym niestety bardzo trudno zaradzić i rzeczywiście do tego miała prowadzić ta reforma Senatu, którą referendum sprawdzało. Drodzy Państwo, tu na chwilę przerwiemy. Przypomnę, trwa debata poranka na antenie Polskiego Radia 24. Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna portalu euractiv.pl i dr Bartosz Rydliński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego są gośćmi naszego radia i debaty, porannej debaty. Do tej rozmowy wracamy za kilka minut teraz na antenie. Czas już na informacje dnia. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka.
Przeznaczenie ponad 5 miliardów złotych na inwestycje drogowe w województwie śląskim, zapowiedziała premier Beata Szydło. Przebudowane mają zostać odcinki drogi ekspresowej S1. Szczegóły zna Dawid Damszel. Budowa nowych dróg była bowiem najważniejszym wątkiem dzisiejszej wizyty szefowej rządu. Ponad 5 miliardów złotych tyle ma kosztować przebudowa dróg w ciągu trasy ekspresowej S1, która docelowo ma połączyć lotnisko w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Najdroższy będzie odcinek Mysłowice Kosztowy, Bielsko-Biała, Suchy Potok, mówił minister Adamczyk. Według wycen Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad około 3,5 miliarda złotych. Tak duże inwestycje to efekt zmiany priorytetów rządu, mówiła premier Beata Szydło. Kładliśmy duży nacisk na realizację programów społecznych. Priorytetem, który będziemy w tej chwili stawiali jako ten najważniejszy, jest rozwój i gospodarka. A nie można mówić o rozwoju gospodarczym bez rozwoju infrastruktury, także tej drogowej, dodała premier. Mówił Dawid Damszel. W klinice Budzik w Warszawie wybudził się kolejny pacjent. 17-letni Mirek w śpiączce był po wypadku samochodowym. W klinice przebywał od roku, ale teraz lekarze już śmiało mówią o sukcesie. Dyrektor kliniki dr Andrzej Lach wyjaśnia, że przed Mirkiem teraz dużo pracy. Mirek będzie w Budziku do okresu przedświątecznego, do święta już spędzi w domu, a następnie będziemy starać się pomóc mu w organizacji dalszej rehabilitacji, to znaczy zapewnić bezpłatny turnus rehabilitacyjny w ośrodkach, które współpracują z kliniką Budzik, a później to już droga dla rodziców otwarta przed wieloletnimi staraniami, gdyż rehabilitacja na pewno będzie trwała. Nie waham się tu powiedzieć, na pewno lat. Mirek jest 8. dzieckiem wybudzonym w tym roku w klinice. Od początku jej działania, czyli od 4 lat, udało się obudzić 31 młodych pacjentów. Internetowy oszust przed sądem. Według prokuratury mieszkaniec Ząbkowic Śląskich chciał wykorzystać ponad 1000 osób z całej Polski. Sprawa dotyczy kilku prowadzonych przez niego witryn, m.in. De Lege Artis i Alerty 24. Pokrzywdzeni dostawali faktury do zapłaty po tym, jak otworzyli otrzymane od oskarżonego maile, tłumaczy prokurator Mariusz Wajda. Na adresy e-mailowe różnych osób z strony całego kraju przychodziła korespondencja elektroniczna wskazująca na rzekomą konieczność i otwarcia, co wiązało się także z tak zwaną akceptacją plików cookies. Po otwarciu korespondencji dowiadywali się, że zaakceptowali regulamin, co było równoznaczne zawarciem umowy. Faktury za możliwość dostępu do treści zawartych na witrynach prowadzonych przez oskarżonego opiewały nawet na kilkanaście tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Podczas wczorajszej rozprawy złożył wniosek o przesłuchanie wszystkich pokrzywdzonych. Kolejna rozprawa przed wrocławskim sądem 9 stycznia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Polskie Radio 24. Tak jak mówię, jak dają to brać w nogi, ale nie żebrać. Nie żebrać, nie wyrzucać. A w debacie poranka przypomnę, pani Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna portalu euractiv.pl i dr Bartosz Rydliński, politolog na Austrii. Włochy i czas. Austria. Wróćmy na razie do Włoch i do premiera. Kolejna porażka, prestiżowa porażka podczas wyborów w Rzymie, prestiżowa porażka podczas wyborów w Turynie. Teraz kolejna porażka. No i pytanie, czy rzeczywiście te wszystkie porażki, o których rozmawiamy, porażki, które były, no, chcąc nie chcąc, autorstwa premiera Renziego, to jest otwarcie drogi do władzy dla ruchu 5 gwiazd, bo jednocześnie można usłyszeć opinie mówiące o tym, że te zwycięstwa, wcześniejsze zwycięstwa tego ruchu obracają się trochę przeciwko niemu. Mowa między innymi o stolicy Włoch, Rzymie, gdzie ruch 5 gwiazd ma swoją panią burmistrz, która sobie po prostu na tej funkcji kompletnie nie poradziła. No, czy ruch 5 gwiazd nad tym zyska? Najprawdopodobniej tak. To znaczy, wszystko będzie zależeć od tego, jaki będzie teraz skład nowego rządu i czy ruch 5 gwiazd będzie potrafił kapitalizować na swoim takim niebezpośrednim zwycięstwie. Do tej pory idzie mu to dobrze, ale widzimy właśnie to, o czym będziemy rozmawiać po Austrii, że po Brexicie i po Trumpie nastroje te takie antyestablishmentowo-populistyczne nieco się wycofują. Nie to, że jakoś masowo, ale to są zmniejszenia na poziomie unijnym o około mniej więcej 2%. A zwróćmy uwagę, że w większości tych wyborów 2% ma duże znaczenie. Więc bardzo możliwe, że rzeczywiście uda się uniknąć
dojścia do władzy Beppe Grillo i populistów. Zresztą on ma tam też swojego znaczącego polityka Luigi Di Maio, który może go zastąpić, ale też jest takim wyrazistym liderem. A jeszcze co do Renziego, właśnie to jest ciekawe i dlatego właśnie Renzi prawdopodobnie również doszedł do władzy niecałe 3 lata temu, ponieważ zachowywał się nieco właśnie jak ci nowi politycy, jak właśnie Donald Trump, kapitalizując właśnie na social media, na byciem na arogancji, na radykalnych poglądach, co prawda radykalnie raczej proeuropejskich i liberalnych, ale wciąż radykalnie wypowiadanych. Ale ta formuła starczyła tylko na pierwszych kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. Tak, a to dlatego, bo z radykalnymi zapowiedziami zupełnie nie współgrały rzeczywiste reformy. Bo Włochy, tak jak pan redaktor wspomniał, rozwijają się na poziomie, nie redaktor, przepraszam, panie Bartoszu, jak pan doktor przepraszam, nie za redaktor, stawiam mnie w kłopotliwej sytuacji, ale idźmy dalej. Szanowni państwo, to... Powiedziała pani redaktor. Dobrze, więc tak, doktor Bartosz. Chodzi o rozwój na poziomie 0, coś z roku na rok. I to, żeby... Taki rozwój nie sprawi, że ludzie, że obywatele przestaną czuć się wykluczeni. Ruch 5 gwiazd. Czyli popularność tego ruchu, na pewno to, co powiedział pani redaktor, że to jest ruch antyestablishmentowy. Ale to nie jest ruch antyestablishmentowy taki, jak nam się wydaje. W sensie, że to nie jest ruch, który jest na przykład bardzo ksenofobiczny, prawda? Że to nie jest odbicie, nie ma alternatywy dla Niemiec, prawda? Że to bardziej jakby antypolityczność tego ruchu jest ciekawostką, prawda? Na tle innych ruchów antyestablishmentowych. Tak, on nie jest prawicowy. Tak, ruchów antyestablishmentowych. Proszę zwrócić uwagę, że porażka Renziego to jest porażka jego samego, ale to nie jest wyłącznie zwycięstwo Ruchu 5 Gwiazd, to jest również zwycięstwo całej opozycji, Ligi Północnej, prawda? Ja na przykład sobie już dzisiaj zobaczyłem, co na Twitterze napisał Matteo Salvini. Viva Trump, viva Putin, viva Le Pen. Ciekawe zestawienie. No właśnie, czy widzimy, jaki jest przekaz, prawda, prawicowej opozycji? I część elektoratu samej Partii Demokratycznej popiera antyestablishmentowość Ruchu 5 Gwiazd. Tak, wspomniałam o tym, że nawet Partia Demokratyczna włączyła się w ruch antyrencji, na nie w referendum. Tak, bo sama Partia Demokratyczna jest inną partią niż tradycyjna socjaldemokracja. To jest, ona jest mieszanką SPD i Syrizy, prawda? Że to jest tak, że to jest ruch ruchów, że tam są różne organizacje, mieszanka, to jest bardzo rozdyskutowana partia, tam frakcyjność występuje prawie wszędzie. To w lokalnych oddziałach Partii Demokratycznej mamy od radykalnych trockistów po socjaliberałów. I Renzi też nie ma poparcia całej partii. W sensie, że Renzi na początku jakby zagospodarował taką lewicową część swojej partii, ale później zaczął siłą rzeczy skręcać do centrum. I proszę zwrócić uwagę, że to samo referendum też socjaldemokracja europejska krytykowała, że samo referendum jest jednak wzmocnieniem władzy wykonawczej względem władzy ustawodawczej. Już myśleli, że pana Boga złapali za nogi, a diabła za oko. Ale referendum ja mówię do tej pasteckiej. A co? A ty byłaś na deskach sceny Teatru Wielkiego? No nie. No to po co z ciebie robić artystkę? Rób swoje i nie myśl nic więcej o sobie. Niż to, kim i czym jesteś, deszczpanie. Ale to w takim razie zatrzymajmy się też przy tej kwestii. Na ile wynik tego referendum to jest protest przeciwko reformom proponowanym przez Renziego i przywiązanie do tego modelu niedoskonałego, ale jednak z którym Włosi się już zdążyli przez ostatnie dziesięciolecie zaznajomić? Czy tak naprawdę temat tego referendum nie miał nic wspólnego z tym, że Włosi tak chętnie do tego referendum poszli i zagłosowali przeciwko Renziemu? Znaczy bo to jest tak, że... Tak. Czyli bo jest jeszcze kolejny argument, że Renzi pomyślał w sposób następujący, jak je rozpisywał. No przecież chyba każdy Włoch chce
mieć mniej parlamentarzystów, którym się bardzo zachowali. Jeszcze raz powtórzę, to było jedno z jego haseł wyborczych. To było od razu wiadomo, że to raczej, że będzie ta decyzja głosowana, bo ona miała, ona nie przeszła po prostu przez parlament. Włosi mają ogólnie biorąc jeszcze gorsze zdanie o swoich politykach niż my w Polsce. Dłużej się modlisz. Politycy włoscy zarabiają o wiele więcej niż nasi parlamentarzyści. Więc Renzi myślał, że no, który Włoch nie chciałby, prawda... Ale ty tak sobie założyłaś. Pan Bóg nie nabrał. On, w sensie jego ego. Ale ty sobie też, tak założyłaś, żalu, że Pan Bóg ma obraź. W sensie, że to, że on starał się uspersonalizować, pokazywać się, że referendum to ja, Włochy to ja, prawda, podnieść, że jestem najlepszym liderem od czasu Berlusconiego. Na stosie. To, tak że... jak Biblię zresztą, bo tak też, suma summarum, w konkluzji doszło do spalenia Słowa Bożego. Doszło do spalenia Biblii na stosie. A tutaj dość śmietnika jeszcze im rzucają. Pod Pałacem Kultury stali na Lenina w Rechodupkach. Tu gdzie to? Takie największe rechodupstwo. Największe wygwizdowo. No. I wysypisko śmieci w postaci pudeł bez liku. I ta partia gra na poczuciu establishmentu, że oni są przeciwko każdemu politykowi głównej partii. Ameryki tradycyjnej Białystok, partii, z takiej z jak właśnie Partia Demokratyczna. Część też zagłosowała przeciwko samej reformie, argumentując tym, że ten perfekcyjny bikameralizm został wprowadzony po to, by nie doprowadzić do powrotu dyktatury. A teraz znowu jakiś tam Renzi, arogancki dzieciak, chce to znowu przywrócić. A jeszcze część zagłosowała, będąc za Renzim, przeciwko tej reformie, dlatego, bo widać, że możliwe jest, że do władzy dojdą populiści, a co by było, gdyby populistyczny premier otrzymał tak duży, tak szeroki mandat? To by było naprawdę niebezpieczne. Czyli niejako asekuracja wzięła górę, pewnego rodzaju asekuracja. Tak. No to teraz proponuję zajrzeć do Austrii. Tam też bardzo ważne wybory, bardzo ciekawe wybory. Wybory wygrane przez Aleksandra van der Bellena, czyli kandydata lewicy, choć tu się zawahałem, bo właściwie mówienie o nim, że był tylko kandydatem lewicy, to byłoby chyba nie do końca zgodne z prawdą. Bo można odnieść wrażenie, że w tych wyborach tak naprawdę po jednej stronie był Norbert Hofer, czyli Austriacka Partia Wolności, partia skrajna populistyczna. Natomiast to chyba nie będzie błędem, jeżeli powiemy, że Aleksander van der Bellen był kandydatem całej reszty sceny politycznej. Absolutnie wszystkich innych partii, partii establishmentu, tak też możemy powiedzieć. Można powiedzieć tak. Po pierwsze, van der Bellen był wieloletnim przewodniczącym Partii Zielonych. Prawda? To można powiedzieć, że to taki nestor Partii Zielonych obecnie w Austrii i na pewno jego poglądy są wyraziste w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie takich światopoglądowych, gospodarczych, dotyczących migrantów. Tak, ale czy w natomiast, tym... natomiast poparcie pozostałych dwóch głównych partii, które tak naprawdę rozdzielały do tej pory jakby stanowisko prezydenta między sobą, czyli socjaldemokratów i HDK-u. A w wyborach prezydenckich poniosły całkowitą klęskę. Tak jest, ale poparcie... Po 10%. Tak, czy poparcie... Ale znowu, widzimy, że mieliśmy tak naprawdę do czynienia z... dwoma kandydatami spoza głównego establishmentu wewnątrzaustriackiego. Czyli zieloni w parlamencie nie znaczą wiele. I to jest tak, że już wtedy jak oni przegrali HDC-y i socjaldemokraci, którzy też trochę jak w Niemczech, prawda, mają tą permanentną wielką koalicję i tak naprawdę, że wszystko jednak, czy wygrywają HDC-y czy socjaldemokraci, to te różnice w prawie są naprawdę małe. Czy te wybory pokazują jedną rzecz, że coś się też w Austrii kończy, że to dopiero kandydat zielonych musi pokonać no, faszyzującego kandydata. I oczywiście, że on starał się nie tylko, że przejąć głosy jakby tego właśnie centroprawicy, centrolewicy, ale nie rezygnował ze swoich postulatów. W sensie, że w tych debatach wyborczych, prawda, jak Hofer mówił, że wybuduje mur na granicy, prawda, południu Austrii, no to mówił, że to jest skandal, prawda, że Der Wermel mówił jasno i wyjaśnię, że to jest po prostu to jest skandaliczne, że tak nie należy podchodzić, że Unia Europejska czymś innym polega. Wczoraj był ciekawy wynik Exit Pulse na temat jego poparcia. 67% ludzi zagłosowało na niego, dlatego że jest zwolennikiem Unii Europejskiej. To też jest ciekawe, prawda, że ten jakby fenomen, tego efekt Trumpa w Austrii nie widać póki co.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, że... No, chyba, że to uznamy za efekt Trumpa, Hofer, pewnego rodzaju efekt Trumpa. W pewnym sensie tak, bo Hofer prędzej czy później, oczywiście Partia Wolności, skonsumuje to. Znaczy skonsumuje to wyborcze do parlamentu, po prostu. 46% głosów na Hofera, 53% oczywiście to też nie są jeszcze ostateczne wyniki, ale 53% na zwycięskiego kandydata. Wyraźne zwycięstwo, ale trudno mówić o nokaucie. Jeśli chodzi o efekt Trumpa i o te różnice, w pierwszy raz rozpisanej drugiej turze Hofer otrzymał o 31 tysięcy mniej głosów od Van der Bellena. Teraz otrzymał 10 razy, około 300 tysięcy mniej głosów. Nie mamy niestety danych dotyczących frekwencji. Te dane się nie pojawiły. Wszystkie depesze, które schodzą w tej chwili, dotyczą Austrii, mówią o wynikach, natomiast brakuje w nich właśnie danych dotyczących frekwencji. W każdym razie różnica się zwiększyła około 10-krotnie, jeśli chodzi o liczbę głosów różniących. I właśnie wydaje mi się, że to jest to, o czym mówiłam, czyli ten efekt Trumpa, czyli efekt Trumpa i Brexitu naraz, bo wydaje mi się, że to można traktować zbiorczo. Jeśli chodzi o argumentację jeszcze Van der Bellena, to ona rzeczywiście jest dość skrajna, bo on nie jest tylko za Europą. On jest europejskim wręcz federalistą, czyli to oznacza bycie za wzmacnianiu więzów europejskich i odchodzeniu od międzyrządowości, za którą teraz stoją przede wszystkim państwa Grupy Wyszehradzkie, ale właśnie za wzmacnianiu pozycji Pani centrum profesor, Brukseli to i Rady nie nauczyła Europejskiej. Się mówić po ludzku. Ale jest punkt, gdzie mamy zbieżne poglądy my ludzie, z naszym prezydentem. My ludzie, no to po co to mówić? Lepiej mówić po ludzku, prawda? To nie my ludzie, bo dzisiaj takie, to znaczy już wczoraj takie słowa padały. My ludzie. A funkcja reprezentacyjna. Psycholożki. To mówimy, że my ludzie uciekamy od lusterek, bo nie chcemy, żeby ktoś o nas cokolwiek powiedział, czyli jak cię widzą, tak cię piszą. Roli Putina w polityce zagranicznej są, jakby powiedzieć, w warszawskim wydaniu. W sensie, że my się zgodzimy z tym, że należy rzeczy nazwać po imieniu, agresora nazwać po imieniu, czego nie można było powiedzieć o kandydacie skrajnej prawicy, która również ma koneksje finansowe z Kremlem. Zyskamy paradoksalnie sojusznika, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Jeśli chodzi o politykę względem Europy, względem Rosji. Względem wschodu, tak. Tak, ale jeśli chodzi na przykład o politykę, tak jak mówiłam, wewnątrzunijną, współpracę państw unijnych, to nie do końca. To zależy, jak będzie się też kształtowała dalej polityka naszego rządu. Jeśli chodzi o politykę względem uchodźców, też jeśli chodzi o naszą obecną narrację rządową, nie będzie to nasz sojusznik, ponieważ nie dość, że Van der Bellen jest zwolennikiem kwot relokacji uchodźców, to też mówi jak argument to, że sam jest tak naprawdę uchodźcą, bo jego rodzice uciekali przed bolszewikami z Rosji, potem z Estonii. A to mam w takim razie jeszcze jedną wątpliwość. Chciałbym ją teraz jakoś rozwiać. W jaki sposób można czytać, jeżeli chodzi o przyszłość sceny politycznej w Austrii, w jaki sposób można odczytywać te wyniki wyborów prezydenckich? No bo z jednej strony klęska dotychczasowych, tych najważniejszych partii systemowych. Z drugiej strony, wspominałem o tym, 46% na przedstawiciela skrajnej prawicy. Pytanie, czy te głosy na przykład w wyborach parlamentarnych przy austriackiej partii wolności pozostaną? Znaczy, w takiej skali. Czy komentując te wybory, trzeba mieć na uwadze, że to były dziwne wybory. W sensie, że one były rozłożone tak długo w czasie, że to tak naprawdę można powiedzieć, że były trzy tury wyborów. No tak, wiele wątpliwości, wiele kontrowersji. Ale teraz tak, i teraz trzeba zwrócić uwagę, jakby pierwszą turę, a druga i trzecia można traktować wspólnie. Pierwsza tura to jest tak, że to jest zaraz po dużym kryzysie migranckim, która dotknęła Austrii wyraźnie. Więc wtedy jakby polaryzacja polegała w ten sposób. Prawda? Partie, które są tak pół w ciąży, przegrały. W sensie, że zarówno chadecy, jak i socjaldemokraci mówili takim europejskim sznytem, że tak, należy trzymać uchodźców, no ale nie wiemy, jak się z tym uporać, za dużo tych osób, to trzeba, prawda, solidarnie, system kwotowy, tak dalej.
Wtedy też debatę publiczną całą europejską zmroziła dość skandaliczna wypowiedź Junckera dotycząca karania finansowego. Państw, które nie będą przyjmować. To znaczy, cofnijmy się trochę w czasie i zobaczmy, jaka wtedy była atmosfera. Wtedy naturalnie spolaryzowała się scena na dość radykalne wizje, też dotyczące polityki uchodźczej i imigracji, prawda? Czyli wtedy mamy z jednej strony właśnie mamy Partię Wolności, z drugiej mamy Zieloną. To są w ogóle dwa skrajne podejścia, prawda? I to zapremiowało w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Plus, że wtedy też było zaraz jakby ta atmosfera brexitowsko-trumpowska, prawda? Czyli odrzucenie wszystkiego, co jest establishmentem. Bo i chadecy, i socjaldemokraci są establishmentem Austrii po wojnie, prawda? Permanentnie. Czyli był głos przeciwko elitom. Więc teraz możemy raczej zobaczyć... Raczej Partia Wolności, przepraszam, jest partią obecną na scenie politycznej od 1956 roku, założoną przez SS-manów. Tak, ale dobrze, ale chodzi o to, że nie rządząca, prawda, przez wiele lat, prawda, można powiedzieć, która nie tworzy... prawa w taki sposób, jak tworzyli Chadecy. Ale można też ją nazwać establishmentową, tak w samo pewnym może, sensie. Tak samo Donald Trump jest reprezentantem establishmentu, bo sam finansował kampanię Hillary Clinton w 2008 roku przeciwko Barackowi Obamy. I teraz tak. Widzimy, że w czasie trochę się pozmieniało. Czy i Komisja Europejska trochę zelżała w tych swoich sygnałach do państw, również Grupy Wyszehradzkiej na temat przyjmowania uchodźców. Sytuacja trochę się zmieniła, bo Turcja przytrzymała falę. Jest zima. Czyli w sensie szlak bałkański po części jest też zamknięty przez to, prawda, że jak jest chłodniej, po prostu mniej ludzi No tu się nie zgadza, bo we Włoszech nie ma problemu. Ale dobrze, ale ja mówię o szlaku bałkańskim, a szlak bałkański jakby najbardziej wpływa na Austrię, prawda, że to oni jakby tędy szli, oni szli przez Lublanę, oni szli przez Słowenię, ale też tam sytuacja się uspokoiła. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że największy problem to nie mają Zieloni czy Partia Wolności, największy problem mają HDC i socjaldemokraci. Teraz w Austrii jest poważna dyskusja, trochę jak w Niemczech, czy nie należało po prostu, by odejść od tej wielkiej koalicji jako czegoś, co jest... domyślnie dobre, prawda, że należy, że jeżeli się centroprawica i centrolewica nie zradykalizują w swoich poglądach, jeżeli nie zradykalizują się w swojej polityce, one po prostu przegrają. Jeśli chodzi o to, co uważam, że jest ważne, to chyba jest też połączone z tym, co mówił pan doktor. Około 40% osób, które zagłosowały za van der Bellenem, głosowało przeciwko po prostu Hoverowi. Zupełnie nie dostrzegało go jak samego w sobie jako postaci motywującej do głosu. Chodziło o głos na nie. I dlatego właśnie te wszystkie 90% tych takich niebieskich kołnierzyków, czyli pracowników, robotników, zagłosowali z kolei za Hoferem. Trzeba zagospodarować, Europa musi zagospodarować tę część elektoratu, bo inaczej te ruchy populistyczne będą dalej dominować. To idąc trochę dalej, van der Bellen zdecydowanie wygrał w największych miastach, no tam jego przewaga była miażdżąca. Natomiast na prowincji, to jest bardzo ciekawe, na prowincji zdobył zaledwie 15% głosów. No to się wpisuje w tą anegdotę, którą widzimy zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Że dzisiaj nie mamy do czynienia tak naprawdę z przedstawicielami lewicy i prawicy, tylko z tymi, którzy wygrali, przegrali na neoliberalnej globalizacji. Znaczy mamy jakby kosmopolitów w wielkich miastach, którzy załapali się na sukces właśnie tej globalizacji i otwartości rynków i tak dalej. I mamy tych, którzy po prostu przegrywają. Pas rdzy, prawda, czyli ten Midwest, który zagłosował na Trumpa, i prowincja austriacka, prowincja wschodnio-niemiecka, polska prowincja. Znaczy to są osoby, które przegrały na tej globalizacji. Więc dzisiaj mamy tak naprawdę do czynienia z lokalistami, czyli tymi, którzy chcą się zamykać, prawda, którzy nie chcą odpływu miejsc pracy i nowoczesnych technologii,
bo się tego po prostu obawiają, boją, nie chcą i mają tylko absolutnie demokratyczne prawo. I tymi, którzy po prostu się załapali na tą rewolucję i są na tej fali, prawda, wznoszącej, i oni nie chcą żyć w innym świecie, oni chcą właśnie żyć w świecie, gdzie już nawet się nie deklarują jako Austriacy, Niemcy czy Europejczycy, nawet deklarują się jako obywatele świata. Ale to jest największe zderzenie, czy to jest największa dyskusja, która czeka nie tylko Polskę, czeka Europę i świat Zachodu na następne dziesięciolecia, moim zdaniem. Tak, dlatego właśnie to chwilę temu powiedziałam, że trzeba będzie jakoś zagospodarować tych robotników, czyli tych właśnie wysadzonych z siodła przez neoliberalną demokrację. Druga sprawa to ci z miast potrafią się trochę odciąć od swoich emocji i zagłosować po prostu racjonalnie. Ci z mniejszych miejscowości głosują emocjami, dlatego łatwiej ulegają łatwym, czasem rozwiązaniom populistów. Czy to nie jest pewnego rodzaju łatka, że ci z większych miast głosują racjonalnie, ci z mniejszych miast, głosując na partie skrajne, głosują nieracjonalnie? Ale właśnie o tym racjonalizmie świadczy to, że głosują przeciwko jakiemuś kandydatowi, bo boją się, że po prostu... Te obietnice, dam wam to, to, to. Za tymi obietnicami nic nie idzie. Nie idzie za nimi ani doświadczenie na przykład polityczne w wielu wypadkach na Zachodzie, ani zasoby finansowe, ani sposoby, jak zwiększyć ich możliwość wydawania. No tak, ale jeżeli to doświadczenie polityczne jest obciążeniem, no to trudno się dziwić, że głosują na kogoś, kto jest spoza układu i jest nowy. Znaczy nie, czy to jest obciążenie, czy... Polityka w ogóle bazuje na emocjach. W ogóle demokracja polega na, czyli bazuje na silnym bagażu emocjonalnym, prawda? Największa polska frekwencja miała miejsce w 1995 roku, kiedy emocje w wyborach między Aleksandrem Kwaśniewskim a Lechem Wałęsą osiągnęły, prawda, apogeum. Czy to nie jest wartościujące? To jest, chodzi o to, że po prostu ludzie mają prawo do swoich emocji, głosują emocjonalnie i jest to fakt. Tak samo jak emocjonalnie zagłosowali na Trumpa, tak samo jak emocjonalnie przeciwko własnym interesom zagłosowali Brytyjczycy, możemy powiedzieć, że ten najbardziej popularny w tym roku termin postprawda jest prawdziwy. No i tu niestety, bardzo mi przykro, muszę to powiedzieć, kończymy debatę poranka. Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna portalu euroactive.pl. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I dr Bartosz Rydliński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję. Do Europy będziemy jeszcze wracać, bo przypomnę, że właśnie rozpoczyna się zjazd CDU, na którym po raz kolejny o przywództwo tej partii będzie walczyć Angela Merkel, więc będziemy jeszcze mieli o czym rozmawiać. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka.
Polska protestuje przeciwko planom Komisji Europejskiej dotyczącym rynku energetycznego nieprzyjaznym dla węgla. Chodzi o zaproponowane limity emisji CO2 dla wspieranych z publicznych pieniędzy producentów energii elektrycznej, zobowiązujących się do zapewnienia ciągłości dostaw. Unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy energetyczne omówili wczoraj w Brukseli opublikowane w ubiegłym tygodniu propozycje Komisji. Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że plan Komisji nie bierze pod uwagę celów klimatycznych, które Polska zobowiązała się spełnić. Faworyzuje gaz, eliminując węgiel, jeśli chodzi o ewentualne tworzenie rynku mocy. Więc z tym polemizujemy i w ramach dzisiejszej debaty podniosłem to kwestię bardzo mocno, że my nie chcemy tego przyjąć do wiadomości. Dla Polski rynek mocny jest ważny, bo ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na podstawie własnych zasobów. Przeciwko planom Komisji Europejskiej zaprotestowała też Rumunia. Niektórym krajom nie podoba się z kolei sposób przedstawienia planów przez Komisję, która nie skonsultowała ich z poszczególnymi stolicami. Jednak dla zablokowania propozycji Brukseli to zbyt mała grupa i państwa niechętne propozycji Komisji będą musiały jeszcze szukać sojuszników. Manuel Valls ustąpił ze stanowiska premiera Francji. Bezpośrednim powodem jest zamiar wystartowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zaplanowanych na maj. Marek Brzeziński. Ten 54-letni polityk urodzony w Barcelonie, katalończyk z pochodzenia, stwierdził, że chce kandydować, aby budować silną Francję. Jego deklaracja została przyjęta gromkimi oklaskami w Evry pod Paryżem, gdzie jest merem. A zatem tak, chcę kandydować w wyborach prezydenckich. De la République. Manuel Valls dalej zapewnił, że ma w sobie siłę i chęć do tego, aby dać Francji z siebie wszystko, o czym powiedział. Je suis candidat, parce que la France... Kandyduję, bo Francja musi z całą mocą zaistnieć w tym świecie, który tak się zmienił. Zagrożenie terroryzmem, ocieplenie klimatu, osłabienie Europy, naciski skrajnej prawicy. Chcę Francji wiernej swoim wartościom w obliczu Chin, Rosji Putina, USA Donalda Trumpa, Turcji Erdoana. De Donald Trump. A la Turquie... Do Erdogan. Dalej dodał, że nie chce zmieniać systemu socjalnego, w tym opieki społecznej. Była to odpowiedź na słowa krytyki pod jego adresem. Szczególnie radykalna część lewicy zarzuca mu skłonności socjaldemokratyczne i liberalne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej pracują nad systemem ważenia pojazdów w ruchu. Dzięki temu kary na właścicieli przeładowanych samochodów nakładane byłyby bez konieczności ich zatrzymywania i wykonywania pomiarów w stacjonarnych punktach. System polega na zamontowaniu w jezdni odpowiednich czujników, wyjaśnia Piotr Burnos z AGH. Po których pojazd przejeżdża, jest zebrana informacja na temat nacisku każdej osi z osobna i później na bazie odpowiednich algorytmów ta informacja jest przetwarzana, otrzymując ostateczny wynik. Stanowisko jest uzupełnione o kamery, które w sposób automatyczny odczytują numery rejestracyjne i w sytuacji stwierdzenia przeciążenia pojazdu jest podejmowane działanie administracyjne. System może zapewnić bardziej efektywną kontrolę niż wagi stacjonarne, z których teraz korzysta Inspekcja Transportu Drogowego. Jeżeli wyobrazimy sobie, że na jednym stanowisku to jest około 6 kontroli dziennie, podczas gdy pojazdów ciężarowych przejeżdżają setki danym odcinkiem drogi, no to ta efektywność jest bardzo mała. Ten system, o którym mówimy, będzie integralną częścią nawierzchni, w związku z tym każdy pojazd przejeżdżający będzie podlegał kontroli. Jeden punkt będzie kosztował około miliona złotych. Podobne rozwiązanie działa już w Czechach. Przy powstaniu systemu uczelnia współpracuje z firmami działającymi w ramach klastra inteligentnych systemów transportowych. Polska Akcja Humanitarna rozpoczyna udzielanie pomocy dla 5 000 potrzebujących z Mosul. To 800 rodzin, które opuściły ogarnięte walkami miasto. O szczegółach Paweł Pawlica. Od rozpoczęcia ofensywy przeciwko państwu islamskiemu z Mosulu uciekło prawie 80 000 cywilów. Ciepło, część z nich dotarła do obozów dla uchodźców wewnętrznych, a pozostali wciąż poszukują bezpiecznego schronienia. Ludzi, którzy potrzebują pomocy, stale przybywa, no i ma być ich więcej. Pomoc jest pilnie potrzebna, ponieważ więcej, to lepiej, żeby nie było więcej. Mówi Janina Ochocka, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Ludzie, którzy uciekają, niewiele ze sobą mogą zabrać, w związku z tym potrzebują wszystkiego. Od schronienia, po żywność, środki higieny. Działania w Mosulu można wesprzeć za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Ofensywa na miasto trwa od 17 października.
Biorą w niej udział irackie wojska rządowe wspierane przez siły koalicji pod wodzą Stanów Zjednoczonych i oddziały kurdyjskie. Mosul jest drugim co do wielkości miastem Iraku i ostatnim dużym bastionem państwa polskiego. Szef państwa polskiego spotkał się w poniedziałek z górnikami w kopalni węgla kamiennego w Kurdance. Złożył im życzenia barburkowe. Prezydent dziękował górnikom za trudną i ciężką pracę, jaką wykonują. Podkreślił, że górnicy budują pomyślność polskiej gospodarki i polskiego państwa. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że węgiel stanowi nasze zabezpieczenie energetyczne. Nie zastąpi go żadna energia wiatrowa. Nie zastąpi go żadna inna energia, bo się to Polsce nie opłaca. To może być dodatek do naszej energetyki opartej na węglu. Ale węgiel jest naszą podstawą, bo go mamy i jest nasz. Stanowi nasze zabezpieczenie energetyczne tak, jak to zabezpieczenie stanowi także i wasza praca. Chciałem wam powiedzieć, że nigdy nie zgodzę się na to, żeby Polsce ten węgiel odebrano. Polski węgiel jest strategicznym interesem Rzeczypospolitej. Z kolei szef MONU Antoni Macierewicz wziął udział w centralnych uroczystościach z okazji Dnia Górnika Bełchatowiem. Zaznaczył, że Polska węglem stoi i to się nie zmieni. Minister Antoni Macierewicz podziękował też górnikom za codzienny trud wkładany w wykonywaną pracę. Euro rocznie w całej Unii Europejskiej. W kontekście własności intelektualnej to najczęściej myśli się o muzyce i myślę, że to też przemawia do takiej powszechnej świadomości, że artysta traci w wyniku piractwa. Natomiast problem jest dużo szerszy, dotyczy dużo większej liczby towarów. Jak to może? Tak naprawdę problem podróbek dotyczy chyba już wszystkich towarów. W mojej karierze najczęściej oczywiście spotykam się z ubraniami, z torebkami, ale spotykałem się także z podrobionymi pestycydami. Spotykałem się z podrobionymi instrumentami muzycznymi, podrobionymi domkami dla lalek. Widziałem podrobione rowery, widziałem podrobione drukarki, kartridże do drukarek, bardzo powszechne zjawisko. Już nie wspominam o całej elektronice, smartfony, słuchawki. Widziałem także rzeczy bardzo niebezpieczne, tak jak podrobione leki, w tym leki na receptę. Widziałem rzeczy takie jak na przykład podrobione maski służące na przykład górnikom czy lekarzom do ochrony, na przykład lekarzy do ochrony przed epidemią eboli. Więc podrabia się tak naprawdę wszystko. To dowód na to, że polska gospodarka jest stabilna i cieszy się zaufaniem dużych zagranicznych inwestorów, mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że o wyborze inwestycji zdecydowały elementy związane z wysoko wykwalifikowaną polską kadrą. Co jest też potwierdzenie, że ta strategia, którą pani premier Beaty Szydło wytyczył, czyli strategia coraz bardziej innowacyjnych produktów, coraz to wyżej zaawansowanej technologii, która przekłada się na osiągnięcie firm, podmiotów, które tutaj są w Polsce, że ta strategia przynosi owoce. Skala ryzyka tydzień temu w Holandii, tam z moim odpowiednikiem rozmawiałem, bo on super nowoczesne te technologie, to wspomniał mi, że najlepszą, najbardziej dającą owoce metodą ściągania zaawansowanych technologii jest tak zwany złoty trójkąt. Złoty trójkąt to administracja centralna, administracja publiczna, biznes, firmy, czyli firmy oraz samorządy. Inwestycja zostanie zlokalizowana w najczęściej w przypadku leków, no to pacjent czy lekarz no nie ma pojęcia, co podaje. Zdarza się, że są pobrane poprzez apteki, więc pacjent czy lekarz nie będzie wiedział, co podaje, dopiero po braku efektu może się zorientować. W przypadku różnego rodzaju pestycydów, niekoniecznie rolnik, który je kupuje, wie, że ma do czynienia z czymś, co nie zadziała. Bardzo często, na przykład jeżeli kupujemy sprzęt u dystrybutora, no działamy w pewnym zaufaniu. Jeżeli kupujemy na aukcji internetowej, prawdopodobnie jesteśmy dużo bardziej podejrzliwi. Sprawdzamy, zastanawiamy się. Jeżeli idziemy do sklepu, sklep wygląda bardzo ładnie, nabywamy ten towar, no podejrzewamy, że wszystkie towary tam są oryginalne, a niekoniecznie są prawdziwe. A jak lek trafiają podrobione leki do obiegu, do apteki? No to są różne metody, ale zawsze pojawia się to będą nieuczciwi kupownicy, rzadziej nieuczciwi aptekarze. Najczęściej są dosyć rzadkie przypadki, jeśli chodzi o leki. Najczęściej to jednak będzie kupno i poprzez internet ktoś ma lek, który jest drogi.
Robimy to po to, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska rozwijała się jeszcze szybciej, żebyśmy mieli dobrą przyszłość dla naszej ojczyzny, ale przede wszystkim chcemy, żeby Polska rozwijała się równomiernie. W 2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zakończyć budowę ostatniego z brakujących na początku wspomniałam o danych dotyczących tego, ile rocznie gospodarka europejska traci przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Jedna ze spółek zależnych PGNiG złożyła pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu OPA. Komisja zadecydowała o wyłączeniu tego gazociągu spod wymogów trzeciego pakietu energetycznego. Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślił, że strona polska nie chce, aby decyzja umożliwiająca Gazpromowi zwiększenie wykorzystania gazociągu OPAL weszła w życie w jakiejkolwiek formie. Spółka złożyła wniosek o wstrzymanie decyzji w tej sprawie. Pod koniec października Komisja Europejska pozwoliła rosyjskiemu koncernowi na zwiększenie wykorzystania przepustowości OPAL-u do 80%. Decyzją tą zostały dotknięte Polska i Ukraina. Gazprom zwiększy przesył gazu z Europy z pominięciem Ukrainy. Nie możemy się zgodzić na takie postępowanie Komisji, wskazuje Piotr Woźniak. W których krajach Unii Europejskiej jest największy problem z podróbkami, ze sprzedażą podróbek? No myślę, że Włochy są jednym z takich krajów, które na pewno mają potężny ten problem. Kilku względów. Myślę, że ze względu także na to, że jest to kraj, gdzie ten przemysł towarów no jest bardzo rozwinięty. Mam największe domy mody będą w tym kraju. Na pewno jest to kraj, który ma z tym pewien problem. A Polska jak wypada tutaj na tle innych krajów? Mieliśmy przekonanie, że kancelaria prezydenta jest pomijana przy uzgodnieniach podejmowanych przez stronę rządową w sprawie wizyty w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Zeznał w sądzie Jacek Sasin, wiceszef kancelarii prezydenta w latach 2009-2010. Sąd okręgowy w Warszawie kontynuował w poniedziałek proces byłego szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego i czworga innych urzędników. Chodzi o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta z 10 kwietnia 2010 roku. Prywatny pozew złożyła część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Podsądni w tej sprawie nie przyznają się do zarzutów. Poseł Jacek Sasin powiedział, że organizatorem lotu była strona rządowa, a urząd wiceprezydenta ze swojej strony dokonali wszystkich koniecznych czynności. Dodał, że docierały do niego informacje o pewnej kolizji w związku z planowaną wówczas wizytą premiera Donalda Tuska w Katyniu. Poseł Sasin zaznaczył, że istniało odczucie, że strona rządowa chce swoimi działaniami umniejszyć znaczenie wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bardzo często spojrzymy na problem podróbek, to widzimy doskonałą współpracę grup przestępczych. Prywatny akt oskarżenia złożono w 2014 roku po tym, gdy cywilna prokuratura umorzyła prawomocnie śledztwo w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Powody mogą być bardzo różne. Posłowie PiS chcą ograniczyć dostęp do treści pornograficznych w internecie. Chodzi przede wszystkim o dzieci i młodzież. W niektórych krajach będzie bardziej rozwinięty. Jak dowiedział się jeden z dowodników, trwają już rozmowy. Projekt w tej sprawie trafił do Sejmu już 2 lata temu. Dokument ma wzywać ministra cyfryzacji m.in. do przygotowania stosownych zabezpieczeń sieci. Chodzi o to, by dostawcy internetu w Polsce utrudnili za pomocą odpowiednich narzędzi dostęp dzieci i młodzieży do treści
widzimy to mniej ustabilizowaną pozycję na rynku. Jest wiele nowych podmiotów, też łatwiej jest zaistnieć pod grupkami. Do powodów może być bardzo wiele. Też sankcja może być różna. W niektórych krajach podróbki są traktowane w sposób bardzo poważny i można trafić do więzienia na długie lata. W innych krajach są traktowane po macoszemu. A czy my możemy się jakoś ustrzec też przed tym, żeby zakupić taką podróbkę? Oczywiście nieświadomie. No myślę, że trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Jeżeli widzimy, że cena jest podejrzanie niska, postarajmy się sprawdzić, kto to sprzedaje, kto to oferuje. Jeżeli widzimy, że kupujemy na przykład na aukcji internetowej, warto spojrzeć, jaka jest historia danego sprzedawcy. Jeżeli on jest od niedawna, albo jeżeli ma dużo negatywnych opinii i pojawiają się opinie, zakupiłem podróbkę, od takiej osoby raczej nie kupujmy. Jeżeli widzimy, że towar nie jest oznaczony na Unię Europejską, też się zastanówmy, dlaczego tak się dzieje. To nie wszystko nie oznacza, że towar, który kupimy, będzie podrobiony, ale powinno nam się zapalić taka lampka. Też nie zakładajmy, że cokolwiek kupujemy, nie zakładajmy, że zawsze to będzie oryginalne, że są produkty, które na pewno nie są podrabiane, tak naprawdę, jak wspominałem. Przestępcy są bardzo kreatywni i będą starać się podrobić wszystkie te towary, gdzie jest jakiś możliwy zysk.